Łukasz, wygrywamy z Lechią 3 do 0, a ty miałeś bardzo dużą rolę w tym zwycięstwie. Dwie asysty. Jak ocenisz to spotkanie? Myślę, że cała drużyna zasłużyła dzisiaj na zwycięstwo, bo mecz się ułożył od pierwszej minuty dla nas korzystnie, dlatego potwierdziliśmy to w drugiej połowie, że stać nas na zwycięstwo dzisiaj i zdobyliśmy 3 punkty, z czego się bardzo cieszymy. Na pewno cieszy też twój indywidualnie dobry występ. Te dwie asysty bardzo mocno pomogły w zdobyciu dzisiaj 3 punktów. No tak szczerze to nie spodziewałem się, że dzisiaj zagram, ale cieszę się, że wszedłem na boisko, że mogłem pomóc drużynie odnieść dzisiaj zwycięstwo. Następny mecz to już wielkie derby Krakowa. Liczysz na występ w tym meczu, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj troszkę ponad pół godziny na boisku i taki dobry rezultat. Liczysz na to, że trener mógłby postawić na ciebie nawet od pierwszej minuty? To znaczy, mamy wszyscy świadomość, że derby są już za tydzień i czas pokaże. Jeśli tak będzie, będę się cieszył i będę się przygotowywał przez ten cały tydzień jak najlepiej do meczu. Będziecie się czuli przed tymi derbami mocni? 5 zwycięstw z rzędu u siebie na stadionie, oczywiście ligowych. Wisła ma się czego bać? Myślę, że tak, że dzisiejsze zwycięstwo potwierdziło to, że jesteśmy groźni u siebie i trzeba wygrać po prostu za tydzień w tym wielkim meczu.